Witam wszystkich serdecznie zainteresowanych. Sorry, przetrę trochę obiektyw. Jak w ogłoszeniu widać, mam na sprzedaż dwa prezydenty George. Moi drodzy, dla potwierdzenia, że są sprawne, z racji tego, że mamy już teraz taką technologię i możliwość pokazania, że te radiotelefony pracują, no to postanowiłem przeprowadzić transmisję na żywo, którą na pewno będzie można odtworzyć sobie później. Radiotelefon pierwszy George FM, który ma negatywowy wyświetlacz. Tutaj się zmienia kolor podświetlenia. Drugi George to jest standardowy George, który ma pozytywowy wyświetlacz. Trochę o parametrach tych radiotelefonów. 4 razy po 4 banki pamięci. Wszystkie potrzebne, że tak powiem, funkcje, które potrzebujemy. ANL, NB, filtr, hi-cut, papuga, oczywiście wyłącznik. Tak jak wcześniej wspomniałem, 4 razy po 4 banki pamięci. Skaner, echo, Roger Beep, metr, tu się przyłącza metr, jeśli chodzi o kalibrację SWR-a, pomiar SWR-a, pomiar modulacji, dual watch i select. Tutaj mamy, że możemy wybrać sobie, czy ma przełączyć je co 5 kHz, czy co 10 kHz, prawda? Obeznani z tym radiem na pewno będą wiedzieli, o czym mówię. Oczywiście przełączanie tutaj emisji. Po przytrzymaniu przełączamy AM/FM. Radio są w zupełności sprawne. Może pokażę pierwsze radio bez modulacji. Pełna moc to jest. Moment, ja tu mam włączone AM. Tu nie to ściszyłem. Na poziomie 9-10 W z modulacją. Oczywiście mikrofon ze wzmocnieniem do kompletu w tych obydwu radiotelefonach. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. 20 W mocy PEP w emisji AM. W emisji FM maksymalna moc 27 W. Zaznaczę, że mam słaby zasilacz do tego, znaczy przewód sam, bo widzicie, jest przygasa mi tutaj to radio. Normalnie ma około 30-35 W na FM i SSB. Także tutaj spadek napięcia mamy. Ale radio na pewno jest sprawne. Może podłączymy antenę za chwileczkę, może w następnej relacji. Chyba spauzować tu nie mogę, więc będę musiał. Kolejne radio. Też pokażę, jak mocy wyglądają. Radio i telefon oczywiście są zaplombowane. Z racji tego, że prowadzę serwis CB Radio i nie tylko. Radiotelefony te serwisuję, są zaplombowane moimi plombami tutaj. Na te radia udzielam gwarancji, oczywiście na piśmie, zainteresowanych kupnem oczywiście zapraszam do kontaktu, telefon podany w ogłoszeniu i na Olicie również można śmiało dzwonić. Jeszcze raz pokażę moc w drugim radiu, teraz dolne radio, sprawdzamy moc maksymalna w AM-ie, zaczniemy od AM-u, moc maksymalna w AM-ie. Mam sobie antenę ułożył. Chcę to szybko pokazać i niestety tak się nie da. O, teraz mamy fajnie. Około 10 W w AM-ie, proszę. Emisja FM. Power RF, Power Max. 27, około 30-35 W, jeśli mamy wydajne źródło prądowe. Zaraz jeszcze sprawdzimy sobie USB. Raz, dwa, trzy, cztery. Może mikrofon jeszcze na maksa, bo był ściszony, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. 25 do 30 W to dolne radio generuje mocy. No i wszystkie funkcje oczywiście są identyczne jak w tym górnym radiu. Poza tym, że radiotelefon górny uruchamia się odpowiednim kodem, kombinacją klawiszy. A to radio uruchamia się w ten sposób, że naciskamy 3 razy program i naciskamy power i wszystko już jest ok i jest zaprogramowane już na nasze polskie pasmo. A tutaj niestety trzeba wprowadzić kombinację klawiszy, do czego wysyłam odpowiednią instrukcję. Jest to bardzo proste.
Z tym, że to, tak jak mówię, to radio jest troszeczkę mocniejsze, to górne. Górne radio używałem u siebie w mobilu przez 5 lat systematycznie. Co pół roku to radio zawsze leżało na stole z racji tego, że jeździło w mobilu, żeby sprawdzić częstotliwość. To radio było na bazie u mnie w warsztacie. Pokażę, może uda się pokazać tutaj. Miernik częstotliwości nie jest dokładny, od razu mówię. Nie jest dokładny. Radio stoi w częstotliwości, z tym, że ten miernik ma odchyłkę dosyć zdrową, ale radiotelefon na pewno jest idealnie w częstotliwości. Także zainteresowanych zachęcam oczywiście do zakupu. Wszelkich informacji udzielę pod numerem telefonu oczywiście i pod filmem, jeśli ktoś potrzebuje. Stan tych radyjek mogę pokazać. Dla mnie są to radia w idealnym stanie. Zobaczcie, jak jedno, tak i drugie. Widziałem gorsze egzemplarze. Tutaj coś było kiedyś. Aha, tu miałem naklejone takie filcowe podkładki. Oczywiście na życzenie ja wyczyszczę to z tego kleju. Do tego górnego radia dokładam podstawkę montażową. Oczywiście z czterema wkrętami. Dolne radio jest gołe. Z mikrofonem ze wzmocnieniem i przewodem zasilającym. Oczywiście to też pokażę. Tutaj ktoś kiedyś nakleił coś, ale ja to tak zostawiłem, nic nie ruszałem. Radia tak wyglądają. Jeszcze może z tyłu pokażę te radiotelefony. Tylna część radiotelefonu. Georgia FM-a z negatywowym wyświetlaczem. I Georgia FM z pozytywowym. Momencik, troszeczkę się tu zamieszanie zrobiło. O. Tak wygląda tył. Jak widzicie, no radia nie są zniszczone, są ok. Także jeśli jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszam do zakupu.